Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Worum Kolarzyna. Znajdujemy się w miejscu, w którym ta oto osoba przegląda moje ciało, jest moim prywatnym mechanikiem. Przed Wami Łukasz, fizjoterapeuta i osteopata. Prawie osteopata. Prawie osteopata, ale już umie. Już coś ogarnia. Tak. Porozmawiamy sobie dzisiaj na dwa tematy, główne tematy. Pierwszym tematem będzie to, jak fizjoterapia pomaga sportowcom, amatorom w tym, żeby działać, funkcjonować. Jak kolarzynie w sporcie amatorskim może to pomóc. I troszkę zrobimy to na dwa etapy i podzielimy na dwie części. W drugiej części porozmawiamy sobie na temat trochę mojego jelitkowa, że Łukasz tam też potrafi swoje przegroszyć i coś tam pomóc. Także zapraszamy. Lecimy. No dobra. Miały być pytania, pytań nie ma. Nie ma pytań, sorry, koniec. Totalnie bez przygotowania. Tak, no ludzie. Dobra. To Łukaszu, powiedz nam tak, powiedzmy ogólnikowo, jaki sens ma w ogóle w moim przypadku, w kolarstwie amatorskim, wizyta u Ciebie na takim przeglądzie? Wiesz jak jest, prawda? No, każdy z nas się zajeżdża. Tak, bo ja też trochę jeżdżę. Tak, musimy powiedzieć, że napomnieć, że Łukasz też jeździ na rowerze, ale niestety nie na szosie. No, nie jest moim kolegą, bo nie jeździ na szosie. Nie, szosa nie. Tak, ale też biega, co? No okej. Okay, no. Próbuję biegać. Próbuję różnych sportów. No ale dobra, dlaczego ma sens, prawda? Tak jak się spotykamy nie od dziś. No już kilka lat będzie. No to wiesz, że głównie chodzi o taką pewnie prewencję, profilaktykę urazów, jak już mamy tak mówiliśmy bardziej szczegółowo. No, chodzi o to, żeby się nie zajechać, prawda? Żeby wcześniej wejść sobie z terapią w miejscu, w którym jeszcze nie ma dużego problemu, prawda? W którym zapobiec problem. No, troszeczkę zapobiec tym większym urazom, bo każda aktywność, czy to rower, czy bieganie, cokolwiek tam robisz, gdzieś tam będzie generować mniejsze lub większe urazy. To się pewnie nie da uniknąć, mi się przynajmniej wydaje. Ale coś tam można już stwierdzić wcześniej, że o, tutaj się coś dzieje, może uważać, zrobić jakiś odpoczynek, nie? No, tutaj zasadzie. No bo przychodzisz do mnie, mówisz, nic się nie dzieje, ale mnie sprawdzi. No właśnie, tego nie lubię. Przychodzę sobie jak do ZUS-u, wiecie, nie? Wchodzę sobie do Łukasza. Łukasz, nic mnie nie boli, nie? A potem wychodzę cały połamany, bo tak, tu coś znalazł, tutaj dwójeczka, tu w kręgosłupie coś wystrzeliło nie w tą stronę i cześć. Ale mi robisz, ale żeby Was też nie zniechęcić, bo na pewno dużo Waszych znajomych po wizycie, powiedzmy, u fizjoterapeuty ma takie odczucie, że na drugi dzień jest po prostu zgonem, połamanym, że ja czasami też tak mam, albo na przykład przychodzę, jest niby okej, śpię, bo coś tam zaczyna działać i żeby się nie zrażać, nie? Też do tego, że po pierwszej wizycie na przykład czy kolejnej, nie? Ale na drugi dzień, żeby się nie zrażać tym, że na przykład nie możemy chodzić albo coś tam nas boli. To jest takie, wiesz, jakieś możesz chodzić, tak. To może nie przesadzajmy, tak, ale wchodzisz w temat reakcji pozabiegowych, prawda? Tak. Ja ostatnio gdzieś tam słuchając sobie jakiegoś takiego mojego podcastu w sensie fizjo, usłyszałem bardzo mądre zdanie, że najgorszym, nie błędem, najgorzej jak po terapii nie ma żadnej reakcji, prawda? Jak wychodzisz, jest w sumie nic się nie zmienia, następnego dnia nic się nie zmienia, nic się nie dzieje, było jak jest, prawda? Jeśli wychodzisz i tak jak mówisz, kurczę, wychodzisz do domu i kurde, jesteś rozwalony, prawda? Nie masz siły, kładziesz się spać, odpoczywasz. To jest fajna reakcja, prawda? Organizm w pewien sposób odpowiada na bodziec, który dostał w trakcie terapii. On musi się do tego bodźca dostosować, musi sobie pewne rzeczy, tak cudzysłowie, prawda, poukładać po swojemu. Coś nowego tak, się tak, i dalej sobie normalnie funkcjonujesz.
tak samo w drugą stronę. Przychodzisz z jakimś problemem bólowym, bo też są takie terapie, prawda? Wychodzisz bez bólu, to wtedy to jest takie efekt wow, prawda? To jest fajne, ale no też nie bójmy się tego, że na przykład dzień czy dwa po terapii jesteśmy trochę bardziej rozbici. No to jest normalna reakcja. I to mówię tylko po później, że coś się dzieje dobrego. Okej, to może zmniejszmy bodziec w trakcie terapii. Popracujmy mniej, popracujmy bardziej specyficznie, prawda? Organizm sobie to poukłada wtedy na takim większym luzie, prawda? Tylko tyle, prawda? To, że tego się nie ma co bać, prawda? Co mi nasuwa się na myśl, to o tym rozmawialiśmy po ostatniej wizycie. To, że my, amatorzy, jesteśmy bardziej obciążeni niż taki zawodowiec, nie? Czyli jesteśmy zawodowcem, wstajemy sobie o 7 rano, o 9, o 8 mamy śniadanie, jakąś rozgrzewkę, idziemy sobie w moim przypadku w kolarstwie na 5 godzin treningu, wracamy, fizjoterapeuta nam się zajmuje i my sobie odpoczywamy. Nie mamy tego, powiedzmy, jakiegoś tam etatu 8 godzin pracy, nadgodzin, nie? Wiadomo, to rzeczywiście. Tak. No a amatorzy mają bardziej przerąbane, no bo wstajesz, robisz trening, idziesz do pracy na 8-10 godzin. Jak tam trenujesz na poważnie, to może robisz jeszcze jeden trening, a może następnego dnia jest znowu. Tydzień ma 7 dni, prawda? Trenujesz, nie wiem, 6, co nie? A gdzie czas? 5 do pracy, nie? 5 do pracy, a gdzie czas na jakąś odnowę biologiczną, gdzie czas na jakieś fizjo, no, tego nie ma, prawda? Dlatego jako amatorzy, prawda? Dobrze jest, żeby choć od czasu do czasu sobie zrobić taki przegląd, taki samochód. Z samochodem jeździmy. Co 10 tysięcy na przykład olej, nie? No, chociażby. Niech dając powiedzmy mechanikowicy, weź tam zerki, nie? Czy coś nie dzieje. No, może obejrzyj i tak dalej. To tak samo jak ty przychodzisz do mnie, weź mnie obejrzyj. Potem wychodzisz, Jezu, tu znalazł, tam znalazł. No, ale to ma w sumie plus, nie? Bo może być tak, że przyjdę za późno i się okaże, że nie. No tak. Ty mi nie pomożesz, tylko już będzie trzeba jakąś inną ingerencję. To znaczy, nawet wiesz, chodzi o to, że przychodząc wcześniej, ja znajdę x rzeczy, które gdzieś tam mogą nie działać nie tak i które zostawione samemu sobie, prawda, w takim normalnym trybie życia, za 3 miesiące, pół roku, rok, dadzą ci jakąś większą kontuzję, która na przykład cię wyłączy na jakiś okres czasu, bo będziesz musiał wtedy tym konkretnie zająć, czy to fizjo, czy jakaś tam bardziej medyczna ścieżka, w sensie medycznym, fizjo to też medycyna, w sensie bardziej lekarska, nie wiem, operacyjna i tak dalej. Tak, tak, jakieś większe ingerencje. Tak, to jest grubszy temat po prostu. No, dużo się nie. No to właśnie o to mi chodzi, że to nie tak, że my amatorzy sobie trenujemy, bo to jest nasza pasja i się z naszym ciałem nic nie dzieje, bo nie trenujemy zawodowo, tylko po prostu my jesteśmy bardziej obciążeni. Tak. Powiedzmy, ja jestem elektrykiem, pracuję w zawodzie, że na przykład 8 godzin jestem na młocie, tak? Czyli ja tam ćwiczę 8 godzin na młocie, tak? I nagle wsiadam na rower i na przykład moje bicepsy, jak wspomniałeś, na przykład są obciążone przez 8 godzin, a ja jeszcze muszę kierownicy trzymać przez następną godzinę na przykład, nie? Tak, gdzie one są już zmęczone, nie? Takie mikrofony się kumulują, kumulują. Jak nie masz tego stopu na regenerację, czy to już nie mówię tylko, wiesz, o wizytach u fizjo, tylko generalnie ogólnie. Jakiś sen, odpoczynek i tak dalej, czy jakaś inna forma aktywności fizycznej, co nie? Prawda? Jakiś basen może na przykład. Tak, żeby przełamać ten monotypowy ruch, tak to się nazywa, wiesz, taki jedno. No, taki, że powiedzmy wykonuje jeden to samo. Tu całe ciało jakby nie było, pracuje w basenie na przykład. Nie? Taka forma rehabilitacji sportowej. Prewencji sportowej. Na przykład. Żeby nie powiedzieć ZUS-owskiej. No dobra. Mamy mniej więcej taki kontent, powiedzmy, tego dlaczego amatorzy. Myślę, że już tak wyczerpany w miarę temat, że Możemy jeszcze polecić, ale to myślę, że taki obraz. Żeby nie zanudzić. Tak, obraz tego. Tak, obraz mamy. Dobra, to teraz może Łukasz jakbyś tak od swojej strony powiedział nam, jak wygląda taki przegląd. Tutaj wam wrzucę w międzyczasie, jak właśnie to wygląda na szybko. Tak, także jak wygląda 40-minutowa wizyta w minutę. Czekaj, wybijesz mu z rytmu. Może sobie tam badasz. No i wiesz,
na przykład przychodzisz z jakimś tam problemem mięśniowym, prawda? Ja sobie badam nogę i widzę, że mam sztywny staw skokowy, prawda? Okej, okay, może był uraz tego stawu, może ten staw trzeba zmobilizować, bo tam cały czas idzie informacja do centrali, że tam jest nie tak, nie wiem, mięśnie w tym rejonie zaczynają nieprawidłowo pracować, są zbyt napięte, zbyt sztywny ten rejon się robi i to napięcie gdzieś tam zaczyna nam się przenosić wyżej, prawda? I ty to potem wykonując jakąś czynność, zaczynasz odczuwać jako kurde, no boli mnie na przykład gdzieś tutaj coś w udzie, coś mnie ciągnie, coś nie tego, prawda? Sprawdzam sobie udo? No, to niby nie udo. Nie najgorzej, prawda? No to idźmy dalej, prawda? Więc generalnie w terapii, w badaniu zawsze ja i pewnie kurde, wielu innych, jeśli nie każdy terapeuta, idzie od takiego ogółu do szczegółu, prawda? Badasz sobie całego pacjenta, szukasz sobie rejony, które są gorsze, nie pracują optymalnie, starasz się to pod kątem, wiesz, biorąc cały czas pod kątem do twojej wiedzy z anatomii, z fizjologii, z nauk podstawowych, starasz się to połączyć z objawem, z którym ty do mnie przychodzisz. I jak mi się to tak chociaż trybi trochę łączy, I widzę, że coś tam z czymś pracuje, każe ci coś sprawdzić, to mówisz, o, jest trochę inaczej. Okej, dobrze, idźmy tym torem, prawda? No czasem też jest tak, że no, nie będziesz miał takiej reakcji od razu na tak, że jedna, no, no, teraz, jedna sesja no. Nie pomoże, tylko trzeba po prostu kilka. Zgadza się, to wiesz, to inaczej jest u ciebie, prawda? Bo ty przychodzisz jakby. To nie jest przewlekły problem. Ty sobie ćwiczysz, jeździsz, tak. Prawda? Coś ci się tam dzieje. Takie zapobieganie. Tak. Generalnie to w większości są takie lokalne jakieś tam małe problemy. Inaczej jest trochę u pacjentów, którzy przychodzą i mówią, panie, od 3 lat bolą mnie plecy. No to już nie spodziewajmy się efektu na tu i teraz. Na drugi dzień, wiesz, no on się z tym co najwyżej tego wiesz, że na drugi dzień będzie, Jezu, co on mi zrobił. Jeszcze gorzej, nie? No. Także nie, to wszystko jest zależne od problemu, z którym sobie pracujemy. Pacjenta też, bo każdy organizm trochę inaczej, wiesz, funkcjonuje. Tak jak wcześniej gadaliśmy, każdy ma jakąś pracę, jakieś swoje takie codzienne obciążenia, jakieś stresy, nie stresy. To też wszystko się przekłada na to, jak ten organizm będzie się w trakcie terapii, jak bardzo będzie na nią podatny, na to bodźce, jak będzie na nie reagował i jak szybko będzie na nie reagował. Sam ten czas jest jednak kluczowy. Prawda? No. Ale jak mamy takie zajeżdżone łydy, to spokojnie. Czyli w skrócie mówiąc, jak jestem elektrykiem i nie działa żarówka, to nie jest to, że na przykład żarówka się spaliła, tylko się okaże, że włącznik nie działa. Na tej zasadzie. Miałem taki kiedyś z prawką. O. Wezwałem gościa, że się prawka zepsuła, ten włożył próbówkę do gniazda. Mówił, panie, gniazdo nie działa, jak taki ja pieczę. No właśnie, na tej zasadzie. Czy to z łydką było u mnie? Boli mnie łydka, a okazało się, że prądu nie ma w kręgosłupie. No, na tej zasadzie. No kręgosłup jest trochę takim bezpiecznikiem, prawda? Tam jest dużo tych splotów nerwowych na nim. Tak, tak, tak. No, to będzie dość reaktywny, prawda? Przypadek z flakami. Tak, przejdziemy płynnie, prawda? Gdzie tu już wchodzimy w takie anatomiczne rzeczy. Idę do ciebie na pierwszą wizytę, zawsze przeprowadzasz wywiad. No. I co bym chciał wspomnieć, że na przykład bardzo ważną rzeczą jest niekłamanie o swoich chorobach. Do czego zmierzam? Że na przykład robisz ze mną wywiad i okazuje się, że na przykład tak, miałem uraz na przykład łokcia w przeszłości, miałem złamaną nogę, ale mam na przykład problemy z brzuchem. I chodzi mi o to, żeby na przykład nie ukrywać jakichś tam chorób, nie wstydzić się tych chorób, nie? Bo może się okazać, że na przykład ty możesz pomóc. Tak. No wiesz, nawet to nie chodzi o to, że ja ci nagle pomogę na jakąś chorobę układową, wiesz, tak. Z którą ty się męczysz, nie wiem, 10 lat, dajmy na to. Tylko chodzi o to, że jakby znowu funkcjonowanie twojego organizmu, które jest obciążony przez jakąś chorobę, może mieć realne przełożenie na to, jak terapia będzie przebiegać. Co nie? To znowu wrócę do ten prosty przykład tego urazu kostki, co nie? Jak masz sztywną kostkę i ten sztywny staw, który pracuje ci nieoptymalnie, będzie ci zmieniał, w jakiś sposób będzie wpływał na to, jak ty chodzisz, obciążą ci dajmy na to miednicy, no to będzie ci cały czas powodował bóle kręgosłupa. Ty będziesz przykład tak, nie? To znalazłem kręgosłupa, prawda?
Dużo osób przychodzi, przychodzi na przykład ból kręgosłupa standardowo, zawsze najczęściej. Potem ja pytam, jakieś urazy, nie, ale to nie związane z kręgosłupem, ja mówię, ale wszystkie. No właśnie, to jest to. I wtedy mi na przykład mówi kostka. Okej, to jest kluczowym elementem. Ja sobie sprawdzam tą kostkę i okej, jeśli ona działa sobie dobrze, to mówmy się, nie szukaj, no wiesz. Nie wiadomo czego, nie wiadomo gdzie. Bo do czego też wspomniałem o tych chorobach, że warto nie wstydzić się, to tak jak mówisz, tam ukryć jakiś tam uraz kostki. Bo pamiętam, że na pierwszej wizycie gadaliśmy, że on właśnie ten zepuje, i ta drażliwego nie. I nagle się okazało po pierwszej wizycie, pamiętam, że miałem zablokowany kręgosłup w punkcie, który odpowiada za flaki. I w pewnym sensie nie, że tam na pierwszej wizycie jakiś był efekt wow, że już mnie brzuch nie boli, ale się okazało, że po regularnych wizytach, sprawdzaniu jakichś tam tych tam, jak tam wkładasz paluchy gdzieś tam. Jakieś tam wistrany. Czy kręgosłup, że tak powiem, rozluźni, że on sobie tam lepiej pracuje, że ja na przykład powiedzmy, no nie, że w stopniu 50% moja choroba gdzieś tam ustała, tylko na przykład czuję w jakimś tam odczuwalnym stopniu, że lepiej to pracuje. Nie? Podnieczarujmy to, co przez to powiedziałem. Nie usuniemy problemu, który trwa x lat Ale wiesz, na przykład może wspomóc. Może wspomóc, tak. Kurczę, znowu nie wyrwałeś, miałem coś powiedzieć. No, ten pan przyszedł, że boli go kręgosłup, a... Kostka. Leki. Leki. Często wiesz, pacjenci nie mówią wywiadu. Tak, wracamy do wywiadu. Masz jakąś chorobę, jakąkolwiek chorobę, przyjmujesz na nią jakieś leki. I teraz to już jest naprawdę istotna informacja, bo niektóre leki, chociażby jakieś rozrzedzające krew w znacznym stopniu, przy niektórych chorobach, na przykład RZS-ie, no stary, powiem ci, że nie chciałbym zmanipulować szyją takiej osoby. Aha, bo mogło być tak. Że jak pracujesz tą szyją, tak? No wiesz co, na 99% nic by się nie stało, ale gdyby coś się stało, no to będzie moja wina, bo ja nie dopatrzyłem, że była taka choroba. Ta choroba na przykład RZS będzie ci osłabiała więzadła w stawie szczytowo-podolicznym. Będziesz brał pewne leki, które też ci wpływają na to, jak cały organizm się zachowuje. I pewne techniki terapeutyczne, pewne podejścia mogą być zbyt płatnym władcem organizmu. Czyli możesz zrobić teoretycznie osobie, która ci nie powie, że na przykład bierze takie leki, krzywdę w pewnym sensie. No. Bo ty po prostu nie wiesz i tam sobie grzebiesz. Wiesz, do tego to jest jakby... Wiesz, mamy takie trochę furtki bezpieczeństwa, bo wywiad jest jakby pierwszym etapem. Ja i tak przed jakimiś takimi bardziej manipulacyjnymi rzeczami, ja zawsze sobie gdzieś tam sprawdzam, sobie jakieś te testy bezpieczeństwa i tak dalej. Czy możesz pracować w tym miejscu? I często też bywa tak, że ja sobie coś tam sprawdzam i wiesz, coś tu nie gra, pytam, a coś tu się dzieje? No tak, bo tutaj miałem ten... Trzeba powiedzieć w wywiadzie, nie? Ale ja zapomniałem. To wywiad właśnie jest po to, żeby pomóc. Tak, specjaliście, to tak samo jak jadę do mechanika, stukam jej w samochodzie. Fajnie, nie? Ale na przykład jak już powiem, że z prawej strony mi stuka, tak? Czyli już jest mechanikowi łatwiej znaleźć tą przyczynę, nie? Że w prawej stronie coś puka mi. Może być, że pas na przykład puka, wiesz, tylko gdzieś tam w zasadzie. Nie, no to są rzeczy, więcej informacji, niż tak powiem, podamy, tak. Wiesz, przychodzą pacjenci, nie wiem, z jakimiś problemami, nie wiem, depresje, tego typu rzeczy, biorą jakieś leki, to leki też w pewien sposób, nie wiem, modyfikują nam sposób, jak ten pacjent... Zwiększenie mięśni może? Tak, nie, wiesz, czy coś... Odczuwanie bólu, wiesz, tego typu rzeczy. No to też będzie, to może wpływać na to, jak ten pacjent będzie się czuł po terapii, wiesz, jak on mi powie, że on bierze takie leki, prawda, ma taką chorobę, to ja wiem, że ja na przykład z nim powinien pracować delikatniej, spokojniej, bardziej wyciszając, niż wchodząc z jakimiś mocnymi technikami bólowymi. Powiem ci, że tutaj boli, a tego tam. A na przykład na niego muszę jakoś tam psychicznie zadziałać. Nawet nie chodzi o to, że to działa psychicznie, co jakby reakcja organizmu będzie. Właśnie, to będzie ta większa, ta bardziej wygórowana reakcja, że on będzie, Jezu, co on mi tu zrobił? I on się powiedz może zniechęcić. Na przykład. Po co? Skrzywdzi.
Nie dobre mi się trafia. Znaczy, miałam tu taką historię, że właśnie pani polecona do ciebie na drugi dzień mówi, Boże, kogo ty mi dałeś, a nie mogę chodzić, wszystko mnie boli. A na trzeci dzień do mnie mówi, że no już się zapisałam na kolejną wizytę, nie? Bo się okazało, że ten efekt taki przeszedł, czuła się lepiej i już się zapisała. No, także ten, nie bać się tego efektu, no i przede wszystkim nie wstydzić się swoich jakichś tam chorób, tak? Że, tak, to jest ważne. I leki, nawet o tym nie myślałem, żeby tam, nie pamiętam, czy tam się mnie chorób pytałeś, ale pewnie tak pytałeś. No tak, no nie, coś tylko ty, no, to jest ważne, że bierzesz taki koksy, nie? Ja pierdziela, że muszę szpicuję. Tak, no, także... Dobra, to może przejdźmy płynnie do może jelitkowa, jak już nam to tak fajnie idzie, nie? Idziemy z wywiadem, doszliśmy do flaków. Tak. Na tej zasadzie, że na przykład jak to wygląda, że na przykład u mnie, tak jak się okazało, że gdzieś tam ten kręgosłup się zablokował, coś tam, nie? W jakim ty stopniu jesteś w stanie mi pomóc, tak powiem, z tymi flakami, żeby one trochę lepiej działały, na tej zasadzie może. Jakieś napięcia wyczuwasz gdzieś tam, czy coś polezowujesz. Wiem czasami, że gdzieś tam z przeponą gdzieś tam pracujesz, coś jakieś... Podpuje ci palce, nie, że znajdziesz coś tam, no fajnie, ten coś się pobawi, nie? I mi jest później lepiej. Wiesz, to też jest bardzo indywidualne, prawda? To znaczy, generalnie pracując z trzewiem, pracując gdzieś tam z trzewiami, my nigdy nie możemy powiedzieć, że my pracujemy nie z jelitem cienkim, czy z nerką, czy z wątrobą, bo to byłoby no, takie duże głupoty. My pracujemy na rejonie, w którym znajduje się jelito, na rejonie, w którym znajduje się jakiś inny narząd, prawda? I teraz znowu wszystko sprowadza się jakby do palpacji. Do tego, co mówiłem na początku. Czujesz, że ten rejon pracuje ci jakoś nie tak, prawda? Że jest sztywny, że jest napięty. I odpowiednimi technikami w tym danym obszarze, na tym nazwijmy to narządzie, prawda? Czy na rejonie, w którym ten narząd się znajduje, wprowadzamy sobie znowu w takim dużym cudzysłowiu luz, prawda? Bo my wyciszamy tak naprawdę, to wszystko rozbija się układ nerwowy, prawda? Tu nie ma żadnego masażu narządów, ruszania flakiem w lewo, prawo, prawda? Tylko chodzi o to, żeby wyciszyć sobie receptory, bodźce, które idą z tego rejonu do układu nerwowego. I on to zinterpretuje jako, zrobiło się tam fajnie. Taki to można sobie zrobić, albo odświeżyć, nie? Odświeżyć, tak, zadyskutować. O, jak coś nowego. Wiesz, poprawiasz tym samym, poprawiasz tam utrwienie, poprawia się drenaż tego rejonu. Tkanki stają się lepiej odżywione, nie zalegają się tam metabolity. Wszystko zaczyna wtedy działać od nowa. Taki restart. Taki restart, prawda? Wszystko zaczyna działać ci sprawniej, lepiej, wydajniej, prawda? I ty to czujesz jako kurde, bo mi w flakach i coś się zmieniło, jest trochę lepiej. No właśnie, bo to ja na przykład widzę na swoim przykładzie, nie na zasadzie takiej, że ty mnie wyleczyłeś, tylko ja widzę, że po prostu lepiej to działa, nie? Że na tyle lepiej działa, że jestem w stanie to zauważyć, nie? No, że są jakieś tam efekty, nie? Coś się zmieniło. Jest tak, że wow, już jest tak zdrowy, tylko o kurczę, jest fajnie, że na przykład, nie wiem, jak już tam spożyję jakiś posiłek, że to nie jest tak, że ja mam jakieś tam boleści, nie wiadomo jakie, tylko że czuję, że coś tam się dzieje, ale już nie tak jak to wiesz też dobrze, że no, to jest jak w przypadku tego typu problemów, jak do spowiedzi wrażliwego na przykład, czy jakiekolwiek inna taka większa choroba, no to jakby terapia manualna, osteopatia, fizjoterapia, jak zwał, tak zwał, to będzie tylko wycinek, jakiś ułamek, jakaś część jakiegoś naszego procesu. Klocek, tak, jakiś klocek, bo tutaj musisz mieć dietę, jakąś tam aktywność fizyczną, dużo innych rzeczy będzie, czy wchodzi w to, żeby ten proces, bo leczenie to zawsze jest proces, prawda, szedł w dobrym kierunku, prawda? Po prostu wspomaganie tego, powiedzmy, jaką mam swoją tam jakąś terapię, tak, i ty po prostu dorzucasz swój klocek. Żeby było lepiej, jelito, żeby było tam lepiej się jakoś tam zadziała, nie? Tak, więc słuchaj, to tak jak z każdą inną terapią, wiesz, czy terapia trzewna, czy po prostu z flakami, czy
gdziekolwiek organizmie, no, to jest to samo. To jest to samo. Tak jakby od nowa odżywiasz te flaczki, to że poluzujesz gdzieś tam jakiś nerw, jakieś nie, coś. Nie, odżywiam, no to robię. Nic robi. Ale ty, że tak powiem, jak się kiedyś bawiłeś, że tam płynęła sobie jakaś kałuża i tam rozpychałeś, żeby ona sobie gdzieś tam tak, dalej, ostatnio, nie? Tak, ostatnio podjazd podlało. No, to sobie tam rozgrzewałeś, żeby było jakieś tam przejście, nie? No to na tej zasadzie gdzieś podobnie, tam odżywiasz, no, gdzieś tam jakiś tam wątróbkę czy coś, że ona tam troszkę... Inaczej sobie pracuje. Tak, no wiesz, no, nasze ciało jest fajnym takim kurczotworem, bo no, to się nieraz o tym przekonałeś, że pracując w jednym miejscu nagle coś się zmienia w innym. Tak, że tu na przykład tak, pracujesz, ona zaczyna boleć w drugim miejscu i okazuje się, że to ma z tym związane. To wiesz, ja to teraz nie powiem ci tego tak 100% dokładnie, ale też jakby twórca osteopaty, Andrew Terrell Steel, też mówił o takiej rzece, prawda, której jest łaza. No, że pięknie to porównałeś. Zabierasz te głazy i nagle ta rzeka ma możliwość do fajnego różnego nurtu, a nie takiego przyciskania się gdzieś tam. No, to tak samo powiedzmy z urazem, nie? To jak mówisz, tak, że raz komuś pomoże przesunięcie jednego kamyka, tak, a się okaże, że musi tych kamyków kilka przesunąć, żeby było okej. Okay, no, bo się obciąża tak, codziennym życiem, prawda? Pracą, jakimś kurczę stresem i tak dalej, tak dalej. Też te takie kamyczki, prawda, które spowodują na przykład to, że uraz ci się nie goi. O, to są też takie ciekawe przypadki, prawda? Miałem też parę takich osób, gdzieś tam jakieś problemy z kolanem, być może jakieś artroskopie, coś tam było robione. I ni chuchu to nie szło, kurde. No nie, wiesz, to, tak według tych wszystkich protokołów, protokoły lecznicze, tam już któryś tam tydzień po urazie, po operacji, to już powinno być tego, a to kolano, wiesz, kurde, gorące, cierpko, cuda, wianki, prawda? Rzadko kiedy pracujesz wtedy w miejscu urazu, starasz się gdzieś tam... Dlaczego tak się dzieje? No, starasz się gdzieś ten cały system troszeczkę ruszyć, żeby on sobie zaczął inaczej pracować. No, nie zawsze się da. No, też nie czarujmy się, prawda? Czasem są takie rzeczy, że sorry, no, nie przeskoczysz. No, tak. Ale najlepsze jest też to, że mi się na przykład nie udało, ale to, że to się nie udało. Bo będzie inny flow pomiędzy pacjentem terapeutą, bo będzie... Kurczę, no to takie fajne rzeczy. Czyli z drugiej strony... Że powiedzmy, jak idziemy do ciebie i ty, tak jak mówisz, nie, że ty po prostu po jakichś tam paru razach nie jesteś w stanie powiedzmy to ogarnąć, bo ci nie idzie, to nie znaczy, że drugiej osobie, żeby się od razu zrazić do... Ja staram się zawsze wtedy tych pacjentów pokierować gdzieś dalej. Aha, tak? żeby spróbować. Bo no, żeby ktoś akurat... nie spróbował. Wczoraj nawet miałem taką sytuację, gdzieś tam z pacjentką pracowaliśmy, no już parę dobrych wizyt, co nie? Jakieś problemy z ręką i tak dalej. I tak mówię, kurczę, no wytłumaczyłem mu, na czym polega ten problem i tak dalej, że próbowaliśmy tego i nie idzie. Moim zdaniem problem jest na tym poziomie, prawda? Troszeczkę innym niż tylko ręka kręgosłup, ale mówię, ale nie, ktoś zobaczy, to jest jeszcze inaczej, prawda? Bo zawsze to tak będzie na... Tak. Albo miał doświadczenie na przykład z takim przypadkiem i akurat trafi, no, no może być na zasadzie, że wiesz, on będzie dostęp do tego poziomu, do którego ja nie mam. Tak. No i nie mówię już stricte o poziomie, nie wiem, staw, mięsień i tak dalej, no bardziej, nie wiem, może inaczej z tą pacjentką porozmawiam, może coś tam, tak, coś tam inaczej jej zasugeruję. To są takie rzeczy, takie małe niuanse, które czasem potrafią ci tłumaczenie dość diametralnie zmienić. Generalnie pacjentka, mimo tego, że jej nie pomogłem, bywa bardzo zadowolona. No. To no też nie, bo to wiesz, nie można tych ludzi zostawić, prawda? Bo to, sorry, nie pomogłeś się na rap, prawda? To, no, ja tak, nie zdemotywować, nie? No, no, to, Boże, co tu się nie dzieje? Tak, co mi jest, że on mnie, jak on mi nie pomoże, to no, to nie. Ktoś znajdzie do tego dostęp, prawda? Może trzeba zrobić jakieś jeszcze badania dodatkowe, co sprawdzić. Ścieżek jest wiele, co nie? Czyli co? Czyli tak podsumowując, jelitkowo warto jest wspomnieć o tym, że mamy jakieś te problemy, tak, że gdzieś tam jako fizjoterapeuta możesz, że tak powiem, tą rzeczkę troszkę tam ukierunkować. Może nie ukierunkować, no, ale tak troszkę strumień troszkę powiększyć. Tak, zabrać te kamyki, prawda? Tak, żeby one się wyłączały. Tak. Czyli w całym procesie powiedzmy leczenia, czyli ja, tak wspomniałeś, jakieś tam sporty, że ja ten metabolizm ruszam, żeby te flaszki sobie też lepiej tam inaczej działały niż tylko spać. Jakąś tam dietę, jakieś tam suplementy, czy tam leki, które stale przyjmuję. No. I powiedzmy twoja CG
cegiełka na tak, przykład. Żeby sobie raz na jakiś czas popracować, zobaczyć, prawda? Okej, może to jest lokalne napięcie, może trzeba troszeczkę popracować z układem autonomicznym, wyciszyć to, co ostatnio sobie z czachą pracowaliśmy. Tak. Co wstawia się w fajnie. No, czyli na przykład nie musimy na przykład uprawiać sportu, ale na przykład mamy jakąś pracę fizyczną, czy tam jakąś biurową, nie? I powiedzmy raz na jakiś czas robić sobie taki przegląd ciała, nie? I nie na pewno nie zaszkodzi, nie? No tak, wiesz, ja na przykład mam ten plus, że no, ciągle się gdzieś tam jeszcze ucząc, no to co miesiąc praktycznie ktoś ze mną pracuje. No, i co miesiąc, o matko, stary, co to ci się wypaliło? No, zrób, prawda? No i kurczę, no jakoś tam żyję. Radzę sobie. Tak. No, nie cierpię z powodu nie wiadomo czego. Tak. No czasem coś tam boli, ale tak. Służę czego ogarnięcia. Ale to taki mechanik też musi mechanik przejrzeć. No tak. Żeby mechanik mógł dalej przeglądać. Tak. No. To są te małe rzeczy, tam taka profilaktyka, prawda? Lepiej zrobić coś co pewien czas, ale niż kurde nagle nawali ci się, prawda? I od drzewa, tak, tak, i od kręca. I... No i przede wszystkim, jak to mowa o sporcie amatorskim, na pewno jest milej jeździć bez urazów. Jak na przykład wychodzę na trening i wiem, że coś tu się dzieje, to chyba muszę zwolnić. Nie? Już w psychice jest to, że kurczę, ten trening już nie daje tej satysfakcji, nie? Przyjemności, że tam aż tyle dopaminy się nie wydzieli, ile byśmy chcieli, nie? Tylko, że powiedzmy ta noga jest dopaminowana cała, a ta no stop, nie ruszę, nie. Znaczy w ogóle, wiesz, jazda z urazem, no wiem, bo jeździłem ze złamaną stopą, prawda? Że to nie jest przyjemne, jak się musisz zastanawiać, czy ci wypniesz tym pedała, czy się nie wypniesz. Czy z nogą? Nie jeździcie ze złamaniem na rowerze, to nie ma sensu, prawda? Bo nie wiadomo, czy się wypnie ten blok, czy tak, czy nogę się wypnie. Śmiechem żartem, no lepiej nie. Nie. Na przykład jak oglądaliście mój filmik, gdzie chciałem pobić rekord dystansu 400 km i niestety na 200 tam którymś kilometrze coś się zadziało, nie? No i też był od razu telefon do ciebie i Łukasz, robimy jakiś termin, bo coś się stało. Nie był to jakiś duży uraz, ale już powiedzmy, tak, coś tam się zadziało, ja wiedziałem, że czułem, że może być coś naprawdę złego, ale to się okazało, że po prostu no, trzeba wsadzić paluchy, odpocząć i prosta, było okay. Prosta rzecz. No bo tak, kurczę, no tak jak mówisz, 400 km to już nie jest mało, będę tyle nie przejadę na raz. No. Ale no w pewnym, wiadomo, no to jest cały czas jedna pozycja, cały czas jeden ruch, na ten organizm no nie ma siły, to gdzieś tam coś się wydarzy. Chciało coś tam powiedzmy zadziać, nie? Wiesz, zawsze, no wiesz, ten element psychy też wchodzi. Tak. Już ja na przykład wiedziałem, że na przykład zrobię te 400, ale nie wiedziałem, jakim kosztem mogę to zrobić, że na przykład, dobra, zrobię te 100 więcej, no ale kurde, miesiąc nie zrobię tak, nic. Tak, tak. No. Więc to też jest ważne, żeby uczyć się takich sygnałów ciała, nie? Że no, na przykład, dobra, teraz mnie boli, no ale tak boli średnio, nie? No to dobra, to tam nic się nie dzieje, ale to już jest sygnał, żeby jednak sprawdzić. Zgadza się, wiesz, to czy rower, czy bieganie, jakikolwiek sport wytrzymałościowy dłuższy, prawda? No okej, okay, już pomijam te wiesz, właśnie tą ścianę taką psychiczną, tylko jak jedziesz, biegniesz i czujesz, że nie wiem, noga, no, że to nie jest to, prawda? Że to wiesz, że to nie jest tak, że już masz za sobą x kilometrów i to jest ta ściana, tak. Tylko że to, kurczę, coś tu jednak jest nie tak. To nie jest to, nie wiem, czy śledzicie Turbo Coxa, ale Turbo Cox kiedyś przytoczył fajną historię, gdzie przychodzi do niego podopieczna, nie, i mówi, że zjadą wczoraj czekoladę, nie. On tak, jejku, to nie pojedziesz jutro na mistrzostwa świata, nie? I ona taka załamana, nie, jak to nie? No dziewczyno, ty jesteś amatorem. To nie jest tak, że ty musisz, nie? No, także tak samo tu, nie? Ja mogłem zrobić te 400, ale tak, przede wszystkim nikt mi nie zapłaci za to. Nie dostanę medalu, tylko robię to dla siebie, tak? Więc tu była lampka, się zaświeciła.
Będzie jeszcze często czas. Wiesz, będąc amatorem za takie dystanse, to ty płacisz. No właśnie. Tak, muszę się zatankować, jakiś izotonik, do tego jakieś tam jedzenie po drodze, tak, serwis roweru, także to nie są małe koszty, nie? No, nie wszystko kosztuje, a wejściówki na takie imprezy też nie są. Tak, tanie, tak. Więc właśnie muszę zapłacić ten tylko stoczny. No, także no. Dobra. Myślę, że ogólnikowo, chyba, że coś masz. Coś miałem powiedzieć, ale znowu mi wypadło. No. Mówię ci, że dzisiaj jestem jakiś taki. Co? Mamy opowiedziane, dlaczego warto jako amator chodzić na przeglądy, bo jesteśmy podwójnie obciążeni. Czyli każdy, zazwyczaj każdy ma pracę zazwyczaj, nie? Tak. Zajeżdżamy się, podwójnie, tak? Czyli zajeżdżamy się jak no nie muszę powiedzieć, że zajrzałem się jak zawodowiec, bo to jest inny rodzaj treningu, tak? Innego obciążenia, ale my mamy już te powiedzmy 8 godzin tej rozgrzewki. Mniej czasu na regenerację. Tak, nie mamy kiedyś się zregenerować. Więc warto się, że tak powiem, przeglądać. Czasu do czasu tak. Przejrzeć, prawda? No i to, co powiedziałeś chwilę temu, słuchać swojego ciała. Tak. Jak czujesz, że to nie jest dzień na aktywność, tak. Może jutro będzie ten dzień. Nie musisz zrobić dzisiaj tego treningu, przełóż go na jutro. Tak, no, na przykład ja osobiście mam tak, że na przykład widzę potętnie, nie? Już nie może nie tam na mierniki mocy, bo tam mierniki mocy to inna sprawa, ale widzę na przykład potętnie, że ja jadę z jakąś tam prędkością, jakimś obciążeniem, okazuje się, że moje tętno jest 170, a nie na przykład 150. Czyli ja już widzę, że na przykład nie ma sensu robić 100 km. Tak. Zrobię sobie 50, organizm sobie odpocznie. Nie? Ja tak miałem po sylwestrze z bieganiem. Miałem też trening gdzieś tam na 2 godziny rozpisany jakiegoś takiego luźnego truchtu. No, ale po godzinie stwierdziłem, że nie. To takie, ale tak jak mówisz, to ten, no to... Dlaczego? Nie, dobra, wracam. No, to już jest nic na siłę, nie? No, nie mamy jutro występu na mistrzostwach świata, nie? Tak, nie musimy się zajechać, prawda? Tak. Wie, prawda? No, lepiej czasem będziemy może nie pójdziemy do pracy, nie zarobimy na ten części do roweru, czy jakiś tam odżywka, czy wizytę u fizjo, nie? Na też. Przykład. No, także to trzeba trochę z głową, nie? Że no, sportem, ale też nie brać tego, że ja jestem amatorem, to ja nie potrzebuję żadnego lekarza, czy jakiegoś tam specjalisty, który mnie tam przeglądnie raz na jakiś czas. Ej, no, do dentysty też chodzisz raz na... To, nie wiem, pół roku, prawda, na przykład. Nawet nie raz na rok, ale gdzieś tam... Raz na rok, ale żeby rakucze włożył, to popatrzył. Jest okej, okay, proszę wyjść. Tak, no, dokładnie. No i spoko, prawda? Ginekolog, prawda? No, tak, większość. Nie? To nie, no, faceci też powinni się badać. Czy nawet jakieś tam badania krwi, tak? Zrobić sobie raz na rok. Nawet jak mi się nie chce, ale widzę, że nie ma kolejki na przykład w laboratorium. Nie wiem, ile tam... Jestem narczo. Zatem o 6 przechodzę przed laboratorium. No ja czasami robię o 13 nadczo, więc nieważne, lubię pospać. I na przykład, dobra, te 10 zł mogą nas kosztować na przykład z czasem naprawdę zaoszczędzamy dużo pieniędzy, bo się okaże, że jest jakiś stan zapalny czy coś, a tego nie czujemy, nie? No zgadza się. Tak, zgadza się. Warto te 10 czy tam 15 zł wydać raz na rok. Nie wiem, pociąg ostatnio za morfologię dyszkę, ale to było przed pandemią. Kurde, bo tak miałem skierowania, więc... A, miałeś skierowanie. Skierowanka na badanka. Skierowanka jest. No, to już... A teraz jest kupa takiej przychodni online, kiedy zadzwonisz, właśnie. Proszę skierowanie, proszę coś tam, proszę do 4. No, także ja na przykład osobiście robię sobie, powiedzmy, takie główne badanie typu jakieś tam wątrobowe, jakieś tam nerki, jakieś tam kreatininę sprawdzić. Wiesz, już taki full, taki powiedzmy, mnie to kosztuje chyba tak raz do roku 200 zł, że mam taki kompleks, nie? Czy jak to moje flaki, czy nie ma jakichś tam wysokich poziomów jakichś tych i... Nie, warto, po prostu jakiś tarczy, wiesz, na tej zasadzie, nie? Mimo, że czuję się super, jestem po wizycie Łukaszem, nic mi nie jest, ale się okaże, że mam jakiś stan zapalny, nie? I lepiej poszukać, nie? Bo mogę sobie zrobić krzywdę, powiedzmy, nie w pracy, ale to, że z jakichś wysiłek będzie za dużo. Nie, bo organizmie zawsze będzie jakaś tam forma stanu zapalnego, mniejsza, nasza, większa, gdzieś tam zawsze się coś dzieje. Ale możemy się tym zainteresować, że coś jest tak, nie? Na przykład. No tak. Pójść potem do specjalisty, do lekarza, niech on zobaczy, bo... Tak. No, dobra. Wiemy, co robić, nie? Więc lepiej zapobiec. No i znaczy w temacie akurat wiesz, no ja to w temacie badań biegu nie jestem, prawda, ale to też warto pójść do, już tylko do gronie tego lekarza, powiedzieć, że
chce się zbadać, prawda? Tak. Na, powie, co konkretnie badać, bo też wiesz, robić miliona badań bez sensu. Bez sensu, pewne rzeczy będą się wykluczały, pewne rzeczy na przykład nie będą do zrobienia w danym momencie i wyniki będą, mogą być jakieś tam przekłamane, nieistotne. No, tak jak mówię tutaj, nie wiem, to też z podcastów. Ale tak, no, to nie zmienia faktu, że warto się tym też zainteresować. No, ja mam stały, powiedzmy, taki repertuar i wiem, że to, co teraz badam, na przykład, to mi jest potrzebne i więcej jakiś tam ponad nie robię, dopóki gdzieś tam coś nie wyjdzie poza i szukam dalej, nie? Więc, pewnie. No. Tak samo ostatnio miałem problem z cholesterolem, wiesz, słodycze te sprawy, nie? I na przykład lekarz mi powiedział, że no ale spoko, ty uprawiasz sport, więc dla ciebie to te normy będą trochę inne. O, bardzo mądrze. Więc na przykład na tej zasadzie, że wiesz, jest, jakby nie było, te normy są ogólne, nie? Każde laboratorium ma inne. I na przykład mój cholesterol wyszedł poza normę tego laboratorium. Przyszedłem do lekarza, no bo wiesz, no, na czerwono się świeci u mnie ten znaczek, nie? No i pamiętam, to mówię, no chłopie. Jak ty byś siedział przed komputerem 12 godzin dziennie, tylko spał i miał taki cholesterol, to już by lampka się, wiesz, zapaliła, że z tobą jest coś nie tak, coś dzieje, nie? A tutaj? A to też bardzo, bardzo mądry człowiek, na którego trafiłeś, bo u mnie też na osteo, też jeden z naszych wykładowców, też właśnie poruszył temat norm, tam chodziło konkretnie o normy ciśnienia krwi, prawda? Że one są systematycznie od lat 70. obniżane. Aha. Prawda? Że jakby szybciej wchodzisz na pułap, w którym teoretycznie powinieneś zacząć brać leki. Bo? No. No tak samo nie wiem. Normy zawsze trzeba traktować jako takie ok. Jest tak, jakieś. Dla każdego indywidualnie trochę. Tak, ale to trzeba jakby odnieść do swojego organizmu troszeczkę. No. Ale to też mądra osoba musi to zinterpretować. Tak samo gdzieś tam, nie wiem, miałem w elektryku jeszcze w szkole średniej, jak tam jeździłem naprawdę dużo kilometrów, nie to co teraz, tam 10 tysięcy, co więcej, nie? 100 tysięcy. I na przykład tętno spoczynkowe moje było gdzieś tam na badaniu okresowych, bo 18-latka tam było czy coś, miałem 45, nie? No to jakby tak wszedł normalny Kowalski, no to... Nie żyje. Pierwszy tutaj stoisz, a ja po prostu jako... Tak. Profil sportu, po prostu dla mnie taki ten to było normalne. Nawet teraz czuję gdzieś tam zegarek sobie nastawię na noc i tam średnia wychodzi tam, nie wiem, 50 albo takie, nie? Że jest naprawdę niski, ale to ze względu na to, że uprawiam taki profil sportu, a nie inny. Nie? No i to tak, no też pogrzebał, to bym miał trochę inny. No to też będzie się z wiekiem zmieniać, prawda? Tak, no, tak. Ten będzie inaczej funkcjonował i coś, co było dla ciebie normą w wieku 18 lat, no teraz nie będzie... Mów 30, nie? Sam fakt, że na przykład jak sobie mierzymy, powiedzmy, maksymalny puls, tak? Że jak miałem 18 lat, no to moje max pewnie było 205, ale nie miałem mierników, no, żeby to sprawdzić. Tak. A teraz powiedzmy w wieku tam 33 lat, jak widzę na analiczniku, że jest 185, no to już dla mnie już jest, wiesz, chociaż tak wysokie. No. Ale już wiem, że więcej nie, bo będzie biała ściana i pojedziemy w drzewo. Ja tak kiedyś miałem, jak robiłem sobie jakiś podbieg pod górę, prawda, czy pod, nie wiem, czy jechałem, bierałem, a wtedy no, tak już widzę mroczki przed oczami, zegarek zarejestrowano, maksymalne tętno 192. No dobra. Lepiej się wtedy nie zatrzymywać. Tak, tylko powoli. Tak. Tak samo na rowerze, nie jesteś na wysokim i dlaczego jest na przykład, nie wiem, na Swiftie, ja tam nie uważam takich rzeczy, ale na przykład masz część tego interwału na progowym tam piątym, tak, no, na strefie czwartej, czy tam czwarta, nie? I nagle każą ci jechać na trzeciej, a nie od razu na pierwszym, nie? No bo wiadomo, musisz dać trochę się wyciszyć. No, dokładnie. Dobra, bo trochę zeszliśmy trochę tak daleko. Tak, zaczęliśmy z Wifta tej kolorać. No dobra, to co Łukasz, jakoś byś tak podsumował sport amatorski, żeby zachęcić trochę też? Idźcie i róbcie, co wam się podoba. Byle z głową. Tak, no. Trzeba się zrobić. Sam jesteś sportowcem, jak wspomniałeś. Jak jest być sportowcem? Coś robię. Coś robię po pracy. Tak. Że sam, tak jak mówisz, nie jedziesz na jakiś tam zjazd i też, tak powiem, cię ktoś tam przeglądnie. Nie? Tak, aktywność fizyczna bez dwóch zdań, to wiesz, to nie ma co mówić, prawda?
więc trzeba coś robić, bo jak nic nie robimy, to to jest trochę masakra, tak czasem patrząc. No tak, wspomniałeś, kumulacja, nie? Bo coś się zgadza, że będzie uraz, który nas wyeliminuje z pracy. No, i tak, to co mówisz teraz o, jakby o wizytach profilaktyce, a ja mówię tak. O nic nie robieniu w kwestii osoby. Nie ma się czym stresować. Dzisiaj wiesz, jechałem do lotu, myślę, kurde, nie wyspałem się. Ja mówię, no dobra. A, dobra. Co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą? Wynieśli się. Wywiady z tego. Nie, no to jest spoko. Wracamy po reklamie. Tu była reklama z Wifta, bo tak naprawdę go nie hejtujemy. Tylko nie lubimy. Tylko nie lubimy, no po prostu. Ja osobiście na przykład nie jestem amatorem kręcenia w miejscu przed telewizorem, bo dla mnie to nie jest przyjemność. Dla mnie to już jest trening, wiesz, przygotowawczy, fizyczny, gdzieś tam do sezonu czy do czegoś, nie? A na przykład, nie wiem, no nie lubię tego po prostu. Ja, dla mnie to nie jest przyjemność. Jak mam zrobić formę, to idę na dwór, na powietrzu, oddycham nie sobą. Chyba, że już masz jakiś wiatraczek, wiesz, taki tam, że szybciej jedziesz, szybciej wieje. Mam wiatraczek, mam luk z przodu. Tylko po prostu oddychasz świeżym powietrzem, a to też jest różnica, nie? Chyba tak, nie wiem. Bo nawet tak, nie wiem, czy zauważyłeś, no tam na pewno zauważyłeś, jak niektórzy sportowcy trenują wytrzymałość w maskach tlenowych, nie? Że no, tam jest, bokserzy, czy tam jakiś tam, nie? Karmagę, że jakieś ciepłe, no. No, także i oni tam podwyższają sobie to, nie? Żeby tam było czysto. No, a to już wiesz, to już profesjonaliści. No. Ho. A, tak, no. High profile, no, nie? Wiesz. To my nie, to my nie, to my to spokojnie. Piwko, czekoladka też tak. Daje się. No, przy Swiftie tam. oglądasz to ma wtedy sens, nie? Że oglądasz sobie film, chipsy, tutaj spalasz, tutaj doładowujesz, nie? Ja tam jednak wolę się zaszyć w tym lesie. Czy to jest? Czy to jest? Bez włosów, no tak mam tam ogolone nogi, czy też to też czuję. Czy po prostu te kałuże, błoto i tak dalej. To jest co. Spryskać sobie żyją. Dobra, to co? Podsumowujemy. Profilaktyka. Tak? Tak. Czyli co? Chodzimy do fizjo? Nie, już jak? Nie możemy chodzić? Tylko jakoś w miarę regularnie. No, nie, na przykład jak jest zalecone? Raz na pacjentom, mówię pacjentom, jak na przykład skończymy sobie jakąś tę terapię, jakby przyszli do mnie z jakimś problemem, niech pani wpadnie za pół roku. Po prostu. Będzie boleć, nie będzie. Nie, będzie to wcześniej, prawda? Tak. Nie będzie, sprawdzi. Niech pani wdepnie za pół roku, zobaczymy, sorry, jak ona to sobie działa. I tyle, prawda? Wtedy zazwyczaj temat zamyka się na jednym spotkaniu. Mhm. Dobra, profilaktyka powiedzmy dla pani Kowalskiej powiedzmy raz na pół roku, a powiedzmy w przypadku sportowców takich. A wiesz co, to też bym chyba tego tak nie dzielił. Tak, znaczy po prostu, w zasadzie na pół roku gdzieś tam. Zazwyczaj jak już ktoś coś robi, to też ma troszeczkę większą świadomość swojego ciała, prawda? To też trzeba zaznaczyć. I wtedy te osoby, czy ty, czy ja, czujemy, że... Już trzeba iść. Rób tak. Mi miejsce, co nie? A nawet tak. Jak nie boli, to już jest ten okres, że trzeba jednak sprawdzić. Tak. Więc to bardziej to raz na pół roku to do takiej pani Jazi, okay. Co tam sobie w ZUS-ie za to chodzi, nie? A bo jak już ktoś coś robi, to ten swój organizm zna, wie co może, co tam, na jakim to wszystko jest etapie i wtedy on sobie będzie tam... A, dobra, sam stopniowo, no, kiedy tak, przyjść, tak, nie? Tak. No tak. Dobra, mamy tu profilaktykę. No, flaczki, coś o flaczkach jeszcze? No to chyba myślę, że taki temat wyczerpany, bo to nie o to, jak powiedziałeś, to nie jest to, że ty będziesz mnie od razu leczył, że boli mnie noga, tylko ma w zasadzie takie wspomożenie, jakieś tam dodanie klocka do całej terapii, nie? Więc jeśli mam, jeśli mamy jakieś te, powiedzmy, dolegliwości mojego typu i mamy możliwość pójścia do fizyko. Fizjo. Fizyko to część fizy. To fizjo. To po prostu spróbować, bo może się okazać, że gdzieś tam tą drogę trochę sobie odtorujemy. Być może będzie coś, co nam się też uda. Tak. A przy okazji możemy znaleźć jakiś uraz. Oby nie. No dobra, profilaktyka. Tutaj mamy trochę o flaczkach. W wywiadzie nie oszukiwać. To przede wszystkim, no to już... Czyli nam wspomniałeś, nawet nie byłem świadomy o lekach, nie? Że leki mogą nawet coś tam...
Okej, okay, my jako pacjenci sobie z pewnych rzeczy nie zdajemy sprawy i to jest jakby normalne, prawda? I to też jest jakby naszą rolą, prawda? Żeby sobie polecić to. Nie, w sensie naszą terapeuty, że my sobie, że my o to pytamy. No i powinniśmy o takie rzeczy pytać, uważam, i myślę, że 3/4 więcej osób, 99% o takie rzeczy pyta. Już w tym czyli momencie. Na przykład, dobra, chodzę do ciebie regularnie i jak coś mi się zmienia, że na przykład biorę nowy kot, to żeby cię na przykład informować, tak? Że na przykład, nie wiem, zmieniłem jakieś tabletki, coś tam. Wiesz, suplementacja jest chyba... Ale nie, chodzi mi o to, że przychodzi pacjent taki... Widzę, że pewnie wraca pacjent, po, nie wiem, po roku czy po dwóch. To ty ja sobie robię. Znaczy ja na każdej wizycie robię jakiś tam mniejszy, większy wywiad. No ten taki główny, duży jest na pierwszej. Na drugiej wizycie, wiesz, to są często okresy, nie wiem, maksymalnie dwutygodniowe, najczęściej dwutygodniowe, więc tam ten pacjent jakby się w międzyczasie połamał, no to raczej by do mnie zadzwonił. No tak, czy nie przyjdzie. Że nie przyjdzie. Czy jakby mu coś tam upukać wykryto, prawda? Ale jak już przychodzi pacjent po roku, to ja pytam, czy od ostatniej naszej wizyty coś się zmieniło, czy miał jakieś urazy, czy gdzieś tam go operowano, czy jakieś leki. Żeby to gdzieś tam nie wcisnąć palucha tam, gdzie jest coś świeże, czy coś. No, żeby mieć taki pogląd na to, co ja sobie, jak ja mogę z tym pacjentem popracować, prawda, żeby mu pomóc jak najlepiej. Tyle, no to myślę, że takie trzy punkty chyba będą takie wystarczające. No. Nie wiem, chciałbyś dodać coś od siebie tak na koniec. Ten z Wiftem, ale nie. Nie, przypuszczalnie. A sobie jeszcze ten. Tax, czy jakoś ma swoją apkę tam od trenażerów też. Tak. A to z kwietnikami. No. Też to taki to, realny filmik jest. Tak, fajnie to było też. Jeździłem po nowym Jorku. O. Fajnie. Możesz jednak skórz. No. Co ja mogę dodać od siebie na koniec? No. W sumie gdyby nie ten mechanik ciała, to na pewno byłoby mi ciężko robić teraz od pewnego czasu, no, od 2 lat 10 tysięcy kilometrów, bo to nie są małe kilometry, ale jakby te przeglądy Łukasza, czy nawet jakby ten uraz taki, który gdzieś tam się nieduży zrobił, że po prostu byłem w stanie gdzieś, tak, żeby pomóc, a nie, że muszę stać się u ortopedy i czekać, czy mnie zbadać, czy nie gdzieś tam kiedyś, nie? No to tutaj to czasem trzeba iść samoksyłem. Tak. Także... Nie lepiej, no to tak. Także warto się tym zainteresować, jak robimy ten sport bardziej tak, nie na zasadzie, że wyjeżdżamy z rodziną raz w tygodniu na rower, czy jakieś takie... bo mi się zachciało pobiegać, czy tam jakiś inny sport, tylko jak już robimy to regularnie, to żeby regularnie się przebadać i... Generalnie, profilaktyka. Tak, to głównie o to chodzi, tak. No. Żeby siebie, swój organizm szanować, tak, żeby trochę mu podziękować za to, że możemy... Dowozić nas. Dowozić, tak, że możemy kręcić te kilometry i... Także nie wiem, jak macie jakieś pytania, w komentarzach możecie pisać, jak wam się podobało, narzucicie jakieś tam na tematy, to gdzieś tam przy następnym razem możemy coś tam dograć jakieś. Jak się dobrze tam tak, jak się przyjmie. Tak. No nic, zostawcie suba. Tak, subskrybujcie tego kanału. Tak, bo bez subów to zasięgów nie ma chyba. Nie. Algorytmy te sprawy. Nie znam się ja na YouTube. Ja tylko nagrywam. Dopiero coś raz na pół roku na Facebooka wrzucę, to tyle moje wiadomości. Dobra, to co? Dziękuję wam za dotarcie do końca i trzymajcie się. Hej. Cięcia. Nie przyjdę. Do kogo on chodzi? Co to za ten? Człenie. Lampeczka się mryga, to znaczy, że to już. A, że ten, no już. Może jak co? Tak. Jak co? Jaworowicz tutaj. A, kurde. Witamy państwa. Ja tak nie potrafię. Koniec. Dobra, kołówek.
Coś z tego wypiąć. Tak.